Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Apple na YouTube i w dzisiejszym iOS-owym poradniku chciałbym Wam pokazać sposób, jak wgrywać filmy różnych formatów na Waszego iPhone'a czy iPada. Serdecznie zapraszam. Okej, na samym początku powiem Wam kilka słów o samym problemie. I zacznijmy od tego, że taka jest generalnie polityka Apple i tak tworzy iTunes ze wszystkimi i-urządzeniami, że w iTunesie, a także w iPadach, iPhone'ach mogą być odtwarzane tylko filmy w formacie MP4. Czyli tak naprawdę jest bardzo mała pula tych filmów. Bardzo trudno jest napotkać ten film, który akurat chcemy w tym formacie. I jest problem później z odtwarzaniem takich filmów. I przejdę zaraz do sedna. Pytacie się po prostu mnie często, jak odglądać filmy na iPadzie, na przykład w formacie AVI, gdyż on nie jest wspierany przez iTunes, a to, co nie jest wspierane przez iTunes, myślę zasadę Apple, że wszystko ma być to samo, te same pliki mamy mieć na komputerze, co w swoich i-urządzeniach, czyli ma być jakby bardzo zsynchronizowana, ujednolicona, można powiedzieć, biblioteka nasza multimedialna. I to, co mamy w iTunes, mamy także na iPadzie poprzez synchronizację. I tutaj pojawia się właśnie problem, bo ja sobie przygotowałem tutaj, żeby Wam pokazać dwa filmy. Jeden z kodekiem MP4. Tutaj nie musicie zwracać uwagi w ogóle na treść tego filmu, tylko chodzi mi o to, że był kodek MP4 i jak widzicie, on się bez problemu zgrał do iTunesa. Jak on się zgrał do iTunesa, to poprzez synchronizację mogę go bezpośrednio wrzucić na iPada czy tam iPhone'a. Okej, i tu jest bez problemu. Natomiast problem pojawia się w przypadku, gdy chcemy na przykład w formacie VLV wrzucić film. I tutaj, jak widzicie, się nie da. Jest odmowa dostępu tego formatu. No i co w takiej sytuacji zrobić? I teraz bym Wam chciał pokazać w zasadzie takie rozwiązanie, które jest najskuteczniejsze i najszybsze w rozwiązaniu tego problemu, a mianowicie jak przerzucić sobie ten film do iPada bezpośrednio, bo na komputerze oczywiście możemy odtwarzać za pomocą innych programów, na przykład VLC, czyli tym takim też programem dość znanym, natomiast QuickTime nam tego nie odtworzy. Ale na Windowsie, jeśli używacie Windowsa, nie Maca, to nie będzie z tym problemów, bo Media Player sobie świetnie radzi z odtwarzaniem, czyli nawet nie musicie pobierać tego programu. Ale okej, przejdźmy do tego, jakby tej treści tego dzisiejszego poradnika, w której Wam pokażę, jak wrzucić ten film, czy każdy inny w innym formacie od MP4 na Waszego iPada. Okej, zapraszam do następnej części. Okej, żeby w ogóle zacząć myśleć o tym przegrywaniu, potrzebujecie po prostu programu. Ja tutaj przygotowałem w sumie trzy programy, aczkolwiek ja korzystam tylko z jednego. Dwa inne kiedyś korzystałem, używałem, testowałem, aczkolwiek coś mi się w nich tam nie podobało i pozbyłem się z iPada, ale oczywiście miałem już zakupione, pobrane, więc teraz sobie na potrzeby filmu, można powiedzieć, tylko je ściągnąłem. I tak, powiem Wam o tych programach. Tutaj jest Ace Player, tu jest G Player, a na moim iPadzie generalnie zawsze znajduje się AV Player HD. I to są programy, od których w ogóle zaczynamy rozważanie przegrywania każdego filmu o tym innym formacie niż MP4 do naszego iPada, iPhone'a, bo one pozwalają, te programy, dzięki tym programom możemy właśnie wyświetlać filmy w tych formatach na Waszych i-urządzeniach. I tak, jak to teraz robimy od sprawy technicznej? Te programy, wracając jeszcze na chwilę do nich, one kosztują po 3 dolary każdy. Dlaczego? Pewnie spytacie, dlaczego ten AV Player został, a to G Player i Ace Player wyrzuciłem. One mi się tam nie podobały z kilku, nie wiem, przyczyn, można powiedzieć. Ten interfejs generalnie nie podszedł mi. Z drugiej strony ten AV Player HD, on oferuje tam kilka drobiazgów, już nie pamiętam nawet jakich. Kiedyś się tym bawiłem, teraz już trochę odpuściłem to, aczkolwiek on tam ma jakieś dodatkowe funkcje, które kiedyś mi były przydatne i dlatego jego zostawiłem. Ale to jest do wyboru po prostu, może Wam się ten Ace Player spodoba, ja tu nie narzucam. Po prostu potrzebujecie jeden z tych AV Player, bądź G Player, bądź Ace Player. I tak, jak to teraz robimy? Wchodzimy do iTunesa, niezależnie czy mamy na Macu czy na Windowsie, tu nie ma żadnej różnicy. Wchodzimy sobie po podłączeniu oczywiście przez USB do naszego komputera, iPada, iPhone'a. Z podsumowania przechodzimy w zakładkę programy i tutaj macie wszystkie programy, które znajdują się na Waszym iPadzie, a tutaj macie
macie programy, które macie na iTunesie, na komputerze i możecie sobie je przeciągnąć i zainstalować na waszym iPadzie. Natomiast jak zjedziecie na dół, to macie programy, które potrafią wymieniać się plikami i danymi, dokumentami i właśnie o te programy mi chodzi. Mamy tutaj Ace Player, AV Player i G Player. I teraz na przykład chcemy sobie wgrać ten film o niestandardowym formacie. To był Bruce Wszechmogący, więc możemy go sobie wgrać w ten sposób, że po prostu przeciągamy go do pola dokumenty AV Player HD. To powiem wam szczerze, że trochę może potrwać. Nie chcę was tu zbytnio zatrzymywać też z tego powodu, dlatego myślę, że jak się zacznie po przegrywanie tego, już się zaczęło, jak się skończy, przepraszam, to wrócę po prostu do filmu, żebyście po prostu nie czekali tej chwili. Dobra, no to zaraz wracam. Okej, jak widzicie, film się już przegrał w tym AV Player HD i teraz zobaczymy sobie na iPadzie, jak to wygląda. Wchodzimy sobie w odtwarzacz AV Player HD, Media Explorer i macie tutaj Bruce Wszechmogący. Mogę puścić tutaj kawałek, żebyście widzieli, że się normalnie odtworzy. Może przewinę gdzieś tutaj na środek. Jak widzicie, normalnie będzie wszystko pewnie chodziło. Dobra, zobaczymy. On mi się... Nie wiem, to mi się zaciął. Pewnie zaraz wróci. O, jak widzicie, jakiś błąd, ale normalnie się teraz odtwarza i pewnie będzie dalej to robił. Tak, musiał się zadować, a iPad musiał go przetworzyć. Nieważne, dało się, więc jest wszystko ok. I teraz wam chcę pokazać jeszcze, jak to będzie działało na przykład z G-Playerem, żebyście nie mieli tam wątpliwości. Mogę zrobić to samo. Aha, już brakuje wolnego miejsca na moim iPadzie. Dobra, to się nie da, przepraszam. Aczkolwiek, no pewnie by się udało, tak? No bo to są te same jakby rodzaje programów do przegrywania po prostu dokumentów jakichś i filmów właśnie. Tylko jedna uwaga, bo pewnie niektórzy z was będą myśleli, że można wejść później, jak przegramy ten wideo na iPada do programu od Apple, tym domyślnym wideo. Nie, tutaj nie znajdziecie tego absolutnie filmu. On jest po prostu w programie AV Player, czy ten G Player, czy Ace Player, do którego wgracie, który kupicie. Natomiast jeśli chcecie usunąć ten film, no to też nie ma żadnego problemu. Tutaj jak widzicie jest fajny interfejs, dlatego ja też lubię ten program. Można w łatwy sposób też usunąć, tylko on się mi przyciął teraz, ale już usunął się. Więc jest naprawdę spoko, że tak powiem. No i generalnie to było na tyle. Myślę, że pomocny jest ten film, bo często pytacie, można powiedzieć mnie, jak to właśnie zrobić, więc postanowiłem już nagrać ten poradnik, w którym wam to pokażę. Tak jak mówię, nie jest to trudne, nie jest to trudne zgranie tych plików, filmów o tych innych formatach na iPada. Jak sami widzieliście, warto to robić, bo niektórzy mówią, a nie będę się z tym męczył, nie będę w ogóle tych miał filmów, a warto chyba czasami mieć jakiś film na iPhone czy iPadzie, jak gdzieś na przykład jedziemy. Okej, w takim razie ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Jeśli macie jakieś pytanko, to możecie je zadać na moim Facebooku, Apple na YouTube czy na Twitterze. Macie tutaj linki w opisie filmu albo skomentować po prostu ten film. Ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Widzimy się w następny weekend przy kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć!